Witam, moi drodzy, siódmy odcinek Spowiedzi u Mistrza. I najbardziej chyba aktywny gracz, sobnik może o koszykówce, żeby zaraz nie było, że będziemy dużo o nim mówić, ale będziemy. Paweł Tabaka, witam serdecznie, Pawle. Cześć, Staszek. Pawle, najpierw właśnie płynnie o tym twoim zawodostwie, półzawodostwie, jak już z metodą wstępu. Po przybyciu do Krakowa widziałem, oprócz KNBA zacząłeś ruszać się też w trzecioligowych drużynach, była Rolnicza zakończona nawet sukcesem, czyli awansem. W tym roku Zabierzów, nowy projekt, Jura. I Wadowice też. Wadowice, dobra, okej. Okay. Jak to tam wszystko wygląda w trzecioligowych realiach? Jak ty się tym odnajdujesz? Czy to jest jakaś droga, którą sobie podążasz? Bo jak już sobie się tak chwalimy, że Wadowice, to jeszcze dodam pytanie poboczne, a widziałem, że też Puchar Polski w Błażowej. No a widzisz, to coś więcej wiem niż ty. Ale to już nie w Krakowie, także. To już nie. Dobra, no jak ta trzecia liga, powiedz. Sprawia mi to frajdę, także dopóki mogę, to postaram się coś robić w tym kierunku. Tam, gdzie jest też możliwość. Okay. Bo nie da się ukryć, że tych możliwości nie ma nie wiadomo ile w Krakowie, tak? Mhm. Ale co się stało? Była ta sukces z Rolniczą, tam nie było szans w drugiej lidze powalczyć? To znaczy, ten sezon się nie zakończył awansem. Okej, no. Była kupiona tylko karta, więc to nie był taki awans całkiem na wywalczony. No i nic, no tam nie było jakiejś kontynuacji matu. Także miałem taki rok przerwy. No i w tym roku Zabierzów ruszył, także udało się tutaj dołączyć. Po co gra ta Jura tak naprawdę, bo to nowy projekt, nowe... Cięstwo w każdym meczu. Okej, dobra, ale to jest długofalowo, że tam ma być druga liga, czy to jest bardziej ogrywanie ludzi tych, że tak powiem, z okolic Krakowa, plus teraz, tak jak mówisz, ty i cała masa chłopaków, która gdzieś grała, Korona, Wisła, widzę, przychodzą, ale też ludzie spoza, nie? Studenci, którzy są w Krakowie, a grali gdzieś w koszykówkę, widzę, się pojawili w tym projekcie, w tym zespole. To znaczy ciężko chyba powiedzieć, bo to jest pierwszy sezon Jury w trzeciej lidze, jeszcze w takich covidowych warunkach, które no, nie ułatwiają funkcjonowania, ale ruszyły też tam grupy młodzieżowe, także wygląda na to, że to nie jest tylko taka roczna przygoda, żeby sobie pobrać w trzeciej lidze. Ja nie chcę mówić, jakie tam plany, czy druga liga, tak, czy nie wiem, czy ekstraklasa kiedyś, natomiast wydaje mi się, że jest to tak w miarę z głową robione i nie powinno się skończyć na roku czy dwóch i tylko w trzeciej lidze. Dobra, to teraz płynnie sobie wrócimy do tego twoich początków jakby w Krakowie, jeśli ja dobrze wyłapałem, 13 sezonów w KNBA, kilka drużyn, zacząłeś w drużynie bardzo mi bliskiej, jeśli dobrze pamiętam, czyli Odlewnictwo, później byli Snajperzy i w końcu swój projekt. I chyba o tym najwięcej chciałbym, żebyś nam opowiedział, czyli Chłopaki nie skaczą, bo tak naprawdę tam byłeś chyba mózgiem, nie tylko na boisku, ale też poza nim. To znaczy, że mam nadzieję, że jeszcze jestem, bo dalej gramy. Tak, teraz mamy to w zawieszeniu, ale wiesz, o co mi chodzi, że stworzyłeś jakby swój pomysł, swój projekt zakończony sukcesami, bo Chłopaki razem z tobą wylądowaliście w pierwszej lidze aż. To tak od początku zaczynając, bo wspomniałeś o Odlewie, to było kompletnie na wariackich papierach. To był pierwszy rok, kiedy ja przyjechałem do Krakowa na studia w październiku. Sezon ruszał w połowie października. Gdzieś na Facebooku pojawiła się informacja, że drużyna z KNBA szuka zawodników. Chyba Kuba Graczyk to wstawił. Ja się odezwałem i pierwszy raz się z nimi spotkałem na rozgrzewce przed pierwszym meczem. Okay. Więc to powiedzmy było ciężko to nazwać graniem, tak? Bo widziałem się z nimi tylko w niedzielę na meczu i to też była ekipa dobrze znających się gości. Ale ciekawe, bo zacząłem od tego grania na dużym boisku, to tak fajny moment, żeby fajne miejsce, żeby zacząć, tak? A potem CNC, gdzie kolega z UEK-u, Kuba Chodziutko, mnie wkręcił. Tam też było bardzo sympatycznie. Ale w pewnym momencie stwierdziłem też z Łukaszem Trociem i Mikołajem. No graliście, wiem, Trociu też grali, że może fajnie byłoby coś swojego założyć. Wiadomo, że tam byliśmy jednak tak dodatkiem tylko. Udało się skleić taki skład, powiedzmy, prawie że rówieśników samych osób, samych studentów, którzy przyjechali do Krakowa, większość z Podkarpacia, bo mieliśmy też z Tarnobrzega, z Łańcuta, z Przeworska,
Także staramy się dalej w tym samym kierunku iść i cały czas taką ekipą, która się będzie dobrze rozumiała, działać. Wy się znaliście gdzieś z Podkarpacia z jakichś rozgrywek szkolno, nie wiem, klubowych? Tak. Ja, Mikołaj i Hubert Bednarski, to żeśmy się znali no już sporo lat przed w ogóle przyjazdem do Krakowa. Potem była okazja odświeżyć kontakt, tak? Bo ta szybka wiadomość na Facebooku, że słuchaj, może byśmy pograli. I okazało się, że całkiem sporo nas tu jest w Krakowie, bo i chłopaki z Łańcuta byli. No i dzięki temu się to udało jakoś pchnąć do przodu. No i o tych sukcesach powiesz nam, bo to naprawdę fajna droga. No chyba takim największym jest to, że startując z czwartej ligi doszliśmy do pierwszej, jako pierwsza drużyna w KNBA. Znaczy to nie chyba, na pewno jako pierwsza, tak? Bo przez długie lata czwartej ligi nie było, więc też nikt nie miał okazji takiej drogi przejść. I to, co fajne, no to pół składu, czy ponad pół, to cały czas było to samo, które zaczynało pierwszy mecz w czwartej lidze, to potem zaczynało pierwszy mecz w pierwszej lidze. To chyba taka największa satysfakcja, że to cały czas w tym samym towarzystwie. Niestety tam w pierwszej lidze nic więcej się nie udało ugrać i po tym takim pierwszym niezłym sezonie, gdzie zajęliśmy piąte miejsce, w drugim byśmy spadli i to dwa mecze oddając walkowerem, bo pojechaliśmy na ampy. To strasznie szkoda, bo tak naprawdę gdybyśmy jeden z tych meczów po prostu wystawili na niego skład pięcioosobowy i dostali punkta, a nie zero, to już byśmy mieli baraż, tak? Więc była szansa się dalej utrzymać. No a potem kolejny spadek i chwilowo kisimy się w trzeciej lidze. Okej, jaki teraz, no jeszcze koszykarsko pogadajmy chwilę, jaki pomysł w ogóle na ten sezon taki za, wiesz, trwający długo i przeciągający się, no bo zapewne sam o tym powiesz, ale też pojawiły się jakieś problemy kadrowe u was, tak? I w tej pierwszej lidze KNBA i teraz pewnie to się ciągnie, co zmusiło cię do, no, przetasowań w kadrze, nie? No niestety, bardzo długo udawało nam się ciągnąć tą samą paczką z jakimś tam jednym, dwoma dodatkami co edycję. Potem ratowaliśmy się chłopakami z UR-u. Mhm. Chwilowo też w pierwszej lidze. Potem oni nie mogli grać, bo UR zaczął grać w drugiej lidze. No i był taki kiepski moment, bo my zawsze graliśmy wąską rotacją, ale to już zostało nam z 5 czy 6 osób. Ale no znowu jakoś tam udało się po znajomości kogoś ściągnąć. No i plan jest taki, żeby jak najszybciej awansować. No to nikt nie chyba. Znaczy to nie ma żadnej też presji przecież, tak, ale wydaje mi się, że też te trzy pierwsze mecze, no to wygląda na to, że raczej mamy na to szansę. I teraz jakbyś to umiał połączyć sprawy covidowo, pandemia i tak dalej, jak to wpływa i na trzecią ligę Jura Zabierzów, i na trzecią ligę KNBA twoją? No na KNBA to całkowicie, tak? 100% wpływa, bo nie gramy, tak? Nie trenujemy. Niestety. Uważam, że może można byłoby to jakoś ciągnąć, ale niestety wszystko jest pozamykane. Natomiast co do trzeciej ligi, to nie mogę porównać, jak byłoby w poprzednim sezonie, bo Jura nie grała. Natomiast w tym póki co wygląda to całkiem w porządku, tak? Nie ma. Oczywiście hala jest zamknięta w trakcie meczów dla kibiców. Też powiedzmy sobie szczerze, tam to nie są liczby w tysiącach idące, tak? Ale jednak nikt nie może się pojawić. Ale co do treningów i meczów, to tutaj póki co ani nic nie przekładaliśmy, ani żeśmy nie siedzieli na kwarantannie, więc trzecia liga funkcjonuje, wydaje mi się, normalnie, też patrząc na te poprzednie sezony tam na Uniwersytecie Rolniczym czy w Wadowicach, to tu nie widzę większych różnic. Oprócz masek. Okej, a jeśli miałbyś właśnie wspomnieć o tym, co powiedziałeś, czyli ty uważasz i jakby twój zespół był gotowy grać w KNBA, tak? Że jakby tak, nie. Chodzi mi bardziej o porównanie, czy widzisz różnicę, nie mówię o umiejętnościach, tylko zakwalifikowania trzeciej ligi KZKoszy jako zawodowców, tak? A ligi nie pomijają, czy to jest pierwsza, czy druga, czy trzecia liga KNBA, ale jako ludzi, tak? No bo ty grasz w tym momencie i tu w trzeciej lidze, i tu. I tu możesz tak grać, a tu nie? Znaczy to, co powiedziałeś z tym zawodowstwem, to tak to, że zostali zakwalifikowana trzecia liga, to raczej się bierze, że to są rozrywki związkowe jednak, tak? I wiesz, no jeśli gra druga i są, nie wiem, spadki, awanse, to raczej dlatego gra trzecia, a nie dlatego, że tam ludzie z tego żyją. Bo wydaje mi się, że z grania w drugiej lidze też wiele osób nie żyje, najwyżej jest to jakiś dodatek, prawda? Ale że są to rozgrywki związkowe, no to są kontynuowane.
ale tak, to nie ma żadnej różnicy, no przecież i tutaj, tutaj wszyscy przychodzą dobrowolnie, tak? Nie ma do grania w KNBA ani w trzeciej lidze, więc jeśli ktoś czuje, że to nie jest moment na granie, to, to nie musi tego robić, więc pod tym względem to, to nie ma żadnej różnicy. Wy jako zespół do KNBA jesteście gotowi? Jeśli, nie wiem, rząd pozwoli, mówią, nie wiem, 1 marca można ruszać, to wy chcecie od razu ruszać? Jesteście na tak? No, my byśmy bardzo chcieli. Zresztą, kiedy były te, te ankiety tam przez Adama Lachowicza organizowane, to, to my żeśmy cały czas byli na tak. Chociaż tak zdawaliśmy sobie sprawę, że pewnie będzie ciężko, żeby 68 drużyn. Powiedziało tak. Powiedziało tak, ale my jak najbardziej, bo no, trzeba próbować normalnie funkcjonować. Dobra, a jeśli teraz, załóżmy, rząd mówi tak, wszyscy mówią tak, my mówimy tak, liga mówi tak, wy mówicie tak, ty masz kadrę? Tak. Czyli tak, to było tak, 72 tak. Raz jesteśmy na tak. Tak jest. Jest, mamy 8 czy 9 ludzi, co w naszym przypadku to jest pełny skład, żeby nie było, że to 8 to jest jakoś mało. Tak by 8 to jest u nas max. Zawsze. To jest max. Tak, to jest, 8 to jest max na meczu i nigdy nie chcieliśmy więcej, więc my jak najbardziej chcielibyśmy grać. Dobra, jeszcze teraz sobie tak płynnie. Śledziłem wczoraj prawie cały wasz mecz w trzeciej lidze. Szkoda. Szkoda przegranej, nie że śledziłeś. Szkoda przegranej, tak, tak. To, to na pewno, bo nie ukrywam, w drugiej kwarcie tam był chyba 8-0 ran i 20 do 4 ran, jeśli dobrze to liczyłem. I naprawdę wyglądało to bardzo obiecująco, jak na to, że twierdza Zabierzów będzie nadal niezdobyta. Jak głosiły gdzieś wpisy na Facebooku, bo było chyba 5-0 w tym sezonie. Powiedz mi, Michał Wołoszyn, to w ostatnim czasie najlepszy zawodnik, przeciwko któremu spotkaliście się na parkiecie? No nie, bo grając na Uniwersytecie Rolniczym na Ampach, to na finałach tam byli zawodnicy i pierwszoligowi, i ekstraklasowi. No to, to nie mogę tak powiedzieć. Natomiast w trzeciej lidze, w tym sezonie chyba tak. Znaczy w tym to na pewno, bo nie wiem czy... Na pewno. A w zeszłym, w trzeciej lidze nie grałem, a wcześniej no też wydaje mi się, że nie. No, znaczy Michał Włoszyn to jest w ogóle gość, który wiesz, przez kilka lat na pierwszej lidze naprawdę grał i... No to jakby widać po nim. I to naprawdę grał, wiesz, on chyba w dom z Dąbrową nawet awans do PLK wywalczył swego czasu, jeśli się nie mylę. I to naprawdę będąc podstawowym zawodnikiem, śledziłem tam, mówię, wczoraj ten mecz, no wiadomo, to jest zupełnie inne granie, ale no... Klasy zawodnika no nie wymarzysz, nie? Nie zapomnisz i tam kilka, jak było widać. Tak samo jak wejście choćby Kwadransa, nie? Nie wiem, czy on grał w pierwszej kwarcie, bo nie widziałem pierwszej kwarty. Drugiego nie widziałem na boisku. Wyszedł w pierwszej piątce, okej. Okay. Widziałem tak chyba od drugiej kwarty mecz i mówię, w drugiej kwarcie go nie widziałem na parkiecie i wtedy ta wasza przewaga była zdecydowana. No w drugiej połowie już go widziałem na boisku i no robił to, czego nie robili inni wysocy w Limanowej, czyli po prostu trafiał do dziury z metra, bo ci inni... No, a co wiedział. Najgorsze, nie tylko z metra, tylko i z 8. Tak, i nawet 2+1 też mu się zdarzyło. Powiedz, jest jakaś taka, nie wiem, złość sportowa, czy wy w tej jurze tak bardzo luźno podchodzicie? Bo wydaje mi się, że Michał Szewczyk to jest taka osoba, która nie lubi przegrywać. No nie lubi, ale to chyba nikt nie lubi przegrywać i po tym wczorajszym meczu jest, bo naprawdę nieźle graliśmy. Limanowa to jest lider i no... Była spora szansa ich pokonać. No, przegraliśmy 6 przez długą część meczu prowadząc. No, no jest złość, bo potem takie mecze będą ważyć na koniec, że możemy gdzieś tam nam zabraknąć do jakiejś trójki, czwórki, piątki. Takiego meczu, który można było wyszarpać, tak? Które inna drużyna ten mecz przegra, bo Limanowa wygrywa praktycznie z wszystkimi, a my mogliśmy takie ekstra zwycięstwo mieć. No ale trudno. Czyli teraz co? Będzie mocny pierwszy trening? Nie, no myślę, że... Właśnie złość jest taka, bo cholera, dobrze graliśmy, no nie? I jak na, powiedzmy, nasze możliwości, czy to co tydzień wcześniej w Nowym Sączu pokazaliśmy. I właśnie szkoda, że kurczę, nie udało się jeszcze trochę tego docisnąć w końcówce. Bo to co innego jest wtedy, jak od początku, nie wiem, olewasz cały mecz i przegrywasz, tak? A co innego jest, jak coś tam sobie założyliśmy i nam to wychodziło, no i potem brakuje 3 koszy. Wy z chłopakami, jeszcze nawiązując trochę do tej amatorskiej, bo nie oszukujmy się, Jura to jest zespół stworzony
z ludzi, którzy nie tak dawno jeszcze grali w KNBA, nie? Powiedz mi, część dalej gra. Tak, dokładnie, no część dalej gra. Tak. Powiedz mi, wy tak w szatni gadacie między sobą, że każdy chciałby jeszcze oprócz Jury, treningów, meczy mieć to KNBA? Czasem poruszaliśmy temat, szczególnie jak były te momenty decyzyjne, tak? Czyli jest ankieta i wtedy gadaliśmy między sobą, że a co tam wy, co wasza drużyna odpowiedziała. Chcielibyśmy, bo młoda ekipa i raczej wszyscy chcieliby się jeszcze wyszaleć, tak? Póki są warunki do tego, także większość, która gra w KNBA, bo nie wszyscy są w tym momencie, chciałaby grać, no tym bardziej, że zaraz się skończy sezon trzecioligowy, coraz bliżej końca jest, no to fajnie byłoby jeszcze coś w weekendy porobić zorganizowanego. Dobra, i teraz tak, bo Paweł Tabaka to nie tylko gość, który gra w KNBA w trzeciej lidze i tak dalej, to też osoba, która mocno tworzyła ligę amatorską w Krakowie. Co się z tym dzieje, jak to wygląda? W tym momencie nie wygląda w ogóle, tak? Bo i Liga 36 plus się zatrzymała i wcześniej jeszcze Draft Liga, która była w powijakach i tak naprawdę to nie wyszła z nich do samego jej końca. Nie ma jednej ani drugiej ligi w tym momencie, to z kilku powodów, tak? Oczywiście pandemia jest jednym z nich, bo nie ma gdzie grać i musieliśmy tam te rozgrywki stopować i był temat wznowienia, ale nie do końca miałem na to czas, też nie ukrywam, tak, że cała ta organizacja się opierała na mnie i jakichś moich bliskich osobach i nie miało to już sensu w takim kształcie, czyli czterech drużyn i grania w niedzielę. Czyli teraz to Ligi 36 plus nie ma, nie będzie, czy ona będzie z kimś innym, czy jak to wygląda? W tym momencie nie ma i chwilowo nie mamy planów wznawiania, a też nawet nie ma tematu, żeby o tym rozmawiać, no bo są hale pozamykane, więc to możemy sobie też teoretyzować. A wy tam skończyliście sezon, czy to było na zasadzie też właśnie urwania sezonu? Urwania sezonu. Było pięć drużyn, odbyła się jedna kolejka. Okej. To wszystko. I jak to zakończyliście? W sensie zakończyliście sezon, nie wiem, rozliczyliście się bez opcji. Sezon został anulowany. Okej, to właśnie. Pieniądze zwrócone, potrącone o tą jedną kolejkę i draft, który też się odbył. I to wszystko. Bo też ja ze swojej strony trochę mi to ciążyło, tak, że cały czas wiedziałem, że tam trzeba będzie znaleźć, nie wiem, w lecie, czy na wakacjach, czy kolejnej jesieni 7 niedziel, czy 8, żeby to dokończyć. I nie wiadomo kiedy, to też nie ułatwia planowania czegokolwiek. No właśnie, a powiedz mi, nawiązując jakby dbanie do KNBA, ty uważasz, że to też powinno się odciąć, zakończyć i zacząć od nowa? Czy ciągnąć tak, o jak długi ser, bo to się tak trochę ciągnie jak dla mnie, nie wiem jak. Nie, bo bardzo dobrze zaczęliśmy i szkoda było. Ktoś z moich gości o tym wspominał, że ci, którzy mają 3-0... Dokładnie, ja po pierwsze został sezon w marcu zawieszony zeszłego roku, tak właśnie się śmiałem, że będzie popołuch. Ci, co mają bilans 0-1 stwierdzą, że no lepiej anulujmy, a ci, co mają 1-0, nie, to jest ten sezon, musimy grać. Znaczy teraz, kiedy rozegraliśmy 3, to wydaje mi się, że już fajnie byłoby to dokończyć. Okay. Skoro nie anulowaliśmy po jednej kolejce, no to czemu po 3? Pytanie, jak tam kadrowo, no bo to jest, wiesz... I pytanie, kiedy pozwolą nam grać, to jest było najważniejsze. No, ty jako osoba, że tak powiem, która jesteś żywo tym zainteresowana, też myślisz, że marzec to jest termin, gdzie pozwolą nam grać, czy... Nie wiem. Ja mam nadzieję, ale kurczę... No. Ciężko mi coś przewidzieć. No nie powiem ci, że myślę, że zaczniemy, czy nie. Ja bardzo liczę, że zaczniemy, ale nie mam pojęcia. Ale mam nadzieję, że tak. Dobra, i ostatnie pytanie, chyba standardowe, które pada w tym programie. Big Shot, kojarzysz? Masz jakieś pomysły? Masz jakieś rady, wskazówki? No ja obstawiam, że to jest liga nowa. Oczywiście powiedziałeś mi, że nie, ale musisz tak mówić, bo na razie to tajemnica, więc tym się nie sugeruję, że zaprzeczyłeś. Jak zobaczyłem gdzieś tam profil na Facebooku, bo się w proponowanych wyświetlał, to pomyślałem, że może jakaś liga, ale co więcej. No, kilka znajomych twarzy jest, bo ty, Dominika Rymaszewska, ale nie wiem, może ty coś, jakąś wskazówkę dasz, a ja
Czas pokaże, to co ja mogę powiedzieć. Ale tak różne propozycje tutaj u ciebie, ale no, nie wiem. Natomiast gdyby to była liga, jeszcze grała na tygodniu, to ja bardzo chętnie. A jest biznes liga? Nie interesuje cię? No ale czy ona... Bo ja do końca nie wiem, więc możesz mnie wyprowadzić z błędu, czy tam każdy się tak samo może zgłosić drużynę nową do biznes ligi? Całkowicie. Okej. Ale ona jest chyba droższa jeszcze niż KNBA. Była droższa, z tego co chyba teraz było ogłoszenie, równają do ceny KNBA, tyle że jak wiesz lub nie wiesz, to cię uświadomię, tam gramy bez zatrzymywanego zegara. Właśnie miałem to powiedzieć, że to jest no nie do końca fajna rzecz, w koszykówce szczególnie. No przede wszystkim, jeśli rozmawiamy o grze w tygodniu, gdzie ktoś jedzie po pracy i wiesz, sprowadzasz Pawła Tabakę na linię w meczu 10 razy, Paweł rzuca 20 razy do kosza i mecz trwa 3 razy 5 minut. No i chodzimy po piłkę pod drabinki przez pół godziny, to... Ale to czemu? Jakby to w czym jest przeszkoda? No już by trzeba było z ligą tam rozmawiać. Wiem, że oni tak w całej Polsce robią, mają i w Warszawie, i w Poznaniu ligę. Wszędzie znaczy, to oni bardziej kalkuluje na pewno, no bo mecz się szybciej odbywa, no nie? No pewnie też kwestia hali, no bo to no zorganizować tak ligę w tygodniu, gdzie tych zespołów oni się tam dość rozrośli, bo chyba już było 8 albo 10 ekip w pierwszej lidze i w drugiej lidze też chyba około 7 czy 6. Teraz skończyli chyba 8 plus 6, jakoś tak. Czyli 14 drużyn gdzieś było, no to ciężko. Wydaje mi się w tygodniu znaleźć... No w jeden dzień halę to jest niemożliwe. No w jeden na bank, nie? Bo... W dwa wydaje mi się, że też bardzo ciężko, bo sam pewnie dobrze wiesz, bo się spotykaliśmy jeszcze nawet na Tauron Arenie kiedyś za starych czasów. No masa ekip, masa ludzi w tygodniu, jak można było, to miała halę, nie? I znaleźć coś cyklicznego, żeby to nawet dwa dni pomieścić, no to nie wiem, o której... Żeby to jakieś warunki tej hali były godne. Wydaje mi się, że to jest chyba no, największa przeszkoda, czy jedyna, to nie wiem, to by trzeba, mówię, tamtych ludzi z tamtej ligi pytać. Pawle, czyli co, mówisz, że 36 plus nie istnieje, biznes liga cię nie interesuje, ale jak Nie, no właśnie biznes liga widzisz, ja nawet nie wiedziałem, czy to można się normalnie zgłosić, czy to musi być drużyna korporacyjna, czy nie, każdy się może zgłosić. I biznes liga, ale jest tylko nazwa. Tak, i dużo osób, znaczy dużo, no trochę osób z ostatnimi czasy gdzieś tam z KNBA się dokoptowało, że tak powiem, nie? Gdzieś... I oni grają teraz, czy nie? Oni grali do połowy grudnia. Oni grali do połowy grudnia, no bo wtedy rząd przypomniał sobie, że istnieją amatorzy, no bo tak naprawdę KNBA i każda inna liga amatorska mogła, jeśli chodzi o jakieś tam restrykcje, do połowy grudnia grać. To nie była decyzja rządu, nie, tylko nasza, czy tam ligi, tak, że KNBA nie grało. Biznes liga grała i skończyła rozgrywki w połowie grudnia, udało im się dograć. Niestety na nowy sezon nie ruszyli, no bo w połowie grudnia ktoś sobie przypomniał, że są tacy ludzie jak amatorzy w Polsce i oni się ruszają, a teraz jak wiesz, możemy się ruszać tylko na polu. Tak jest. Czyli możemy zrobić ligę 3x3 na miasteczku studenckim. Bolawowa. Tak możemy zrobić. Paweł, bardzo dziękuję ci, bo w tygodniu się spotykamy wieczorową porą za tą rozmowę. Powiedz mi, czego życzyć tobie, bo już to wiem, czego życzyć. Czego już życzyć? No, żeby wygrała w następnym meczu i... Poszła za ciosem znowu, no. Okay, no to tego na pewno, bo nie ukrywam, że połowę składu chłopaków znam bardzo dobrze, jednych mniej, jednych gorzej, trenera znam, więc na pewno nowy projekt też trzeba kibicować, bo im więcej, tym lepiej, tak mi się wydaje. A czego tobie życzyć osobiście? Zdrowia, pieniędzy. Biznes lider. I końca pandemii. Paweł, to tego ci życzę. Do zobaczenia, mam nadzieję, w marcu już. Jasne. Na boiskach. Też mam nadzieję. Dzięki. Dzięki, pozdrawiam. Mam nadzieję. Na razie.